Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. O poranku 31 stycznia Bożym Słowem, które zostało na dzień dzisiejszy wyznaczone. I tak wersety czytam z psalmu 102 i z Księgi Objawienia Świętego Jana z 1 rozdziału. Boże, pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Łaska Wam i pokój od Tego, który jest i który był i który ma przyjść. Moi kochani, kończymy pierwszy miesiąc roku 2023. Jaki on był? Nerwowy? Niestabilny? A może pełen nadziei i odczuwania na co dzień Bożej łaski, Bożej dobroci? Tego, że Bóg każdego dnia przez swoje słowo przypominał nam, że jest z nami, a Jego miłość, Jego łaska, Jego dobroć nam towarzyszą. On jest stabilny, pewny. On jest naszą pomocą, On jest naszym wsparciem, On jest naszą radością, On jest naszą ucieczką w momentach, gdy jest nam źle, gdy jest nam smutno, gdy dotyka nas coś nieprzyjemnego. Łaska, pokój. To wszystko, co Bóg pragnie nam ofiarować i o czym pragnie nam przypomnieć. Z Jego łaską możemy przejść przez najtrudniejsze momenty życia. Jego pokój wypełnia nas wtedy, gdy naprawdę potrzebujemy wyciszenia i takiej nadziei, pewnego spojrzenia w przyszłość, zapewnienia, że jest z nami. Tylko Boża łaska i Boży pokój może nam dać taką pewność, taką stabilność, taką nadzieję. Z Nim możemy przejść przez wszystko. Z Nim możemy osiągnąć wszystko. A to, co naprawdę do życia, do szczęścia jest nam potrzebne, to właśnie Jego bliskość. Odczuwanie na co dzień Jego miłości i Jego dobroci. Tego, aby wsłuchiwać się każdego dnia w Jego Słowo, które zapewnia nas o czułości i Jego delikatności. Boże, pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Czyż to nie piękne słowa? Nie cudowne zapewnienie, że On, pomimo tego, że my czasami szargani jesteśmy różnymi emocjami, On jest stabilny, On jest pewny, On jest przy nas. Łaska Wam i pokój od Tego, który jest i który był i który ma przyjść. Czy to nie cudowne słowa? Które przypominają nam, że choćby nie wiem, co się działo w naszej codzienności, w naszym życiu, choćby się, jak to mówimy, paliło i waliło, choćby wszystko obracało się w pyżynę, to Jego łaska i pokój nam towarzyszy. On jest z nami i pragnie nas przeprowadzić nawet przez najtrudniejsze chwile. A wtedy, gdy nam błogosławi, jeszcze bardziej uświadamia nas i wzmacnia nas w wierze, w nadziei, że wszystko to, co mamy, mamy z Jego hojnej ręki. Moi kochani, przeżywamy ostatni dzień stycznia. Życzę Wam, aby był on przez Boga, tak jak te minione, błogosławiony. Aby strzegł nas i chronił nas, naszych najbliższych, naszych ukochanych. Zostańcie z Bogiem. Przeżyjmy ten dzisiejszy dzień blisko właśnie naszego Stwórcy, Zbawiciela i Pocieszyciela. Pamiętajmy o tym, że jest z nami i pragnie nam błogosławić. Bożego błogosławieństwa życzę Wam na ten dzień dzisiejszy. Wszystkiego, co dobre, wszystkiego, co wspaniałe. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Pa. Pozdrawiam Was serdecznie z Kluczborka. Amen.